Cześć, nazywam się Natalia Partyka. A ja Katarzyna Grzybowska-Franc. Na co dzień zawodowo gramy w tenisa stołowego. Czy wiesz, że mocno uderzona piłeczka ping-pongowa może osiągnąć prędkość nawet do 170 km na godzinę? Wielu osobom wydaje się, że tenis stołowy nie jest wymagającym sportem. Wręcz przeciwnie. Wymaga nie tylko precyzji, zwinności, ale także szybkości. Przemieszczająca się z wielką prędkością piłeczka wymaga od zawodnika niezłej kondycji. Dlatego zachęcamy Was nie tylko do spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie sportu, ale także do dbania o swoje zdrowie i dobrą kondycję fizyczną, zwłaszcza teraz w sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Dbajcie o siebie, abyśmy już niedługo mogli spotkać się podczas kolejnych sportowych rywalizacji. Jesteśmy pewne, że wszystkim zawodnikom brakuje Waszego dopingu, a granie przy pustych trybunach niestety nie dostarcza aż tyle radości. Pamiętaj, czasami seta nie da się powtórzyć. Dlatego zaszczep w sobie troskę o zdrowie. Do zobaczenia podczas kolejnych sportowych wyzwań. Ostatni rok był chyba najtrudniejszy i najdziwniejszy ze wszystkich dotychczasowych w mojej karierze. Pandemia pokrzyżowała bardzo mocno moje plany. Właściwie z dnia na dzień zostały odwołane wszystkie turnieje i mecze ligowe, więc musiałam się w tym wszystkim odnaleźć. Ale myślę, że całkiem nieźle sobie poradziłam. Starałam się zachować jakąkolwiek aktywność fizyczną i z niecierpliwością czekam na dalsze informacje i na to, aż wszystko w końcu wróci do normy. Najbardziej tęsknię za rzeczami, których do tej pory nie doceniałam. Teraz dopiero widzę, jak bardzo brakuje mi spotkań z rodziną, wyjścia na basen z synkiem czy do kina, a najbardziej zaplanowania czegokolwiek z wyprzedzeniem. Chciałabym wyjść z domu bez maseczki, bez obawy o zdrowie moje i moich bliskich. Chciałabym, żeby wszyscy przestrzegali restrykcji, bo tylko od nas zależy, ile to jeszcze będzie trwało. Ty też zaszczep w sobie troskę.